Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i... Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych, z tej strony Gnidel. Tak, nie przemyślałem tego przywitania jak w poprzednich paganach, jak coś miałem jeszcze śmiesznego do powiedzenia, tym razem nie. Ale no cóż, więc tak, zebraliśmy się tutaj, aby pogadać o paru rzeczach, jakie się w ostatnich miesiącu wydarzyły. Między innymi najbardziej chyba wiadome E3, o którym może najpierw tak powiedzmy ogólnie, żeby później ludzie się pytali, co sądziliśmy o E3, a nie tylko o tym Soniku byście gadali. Więc nie wiem, najpierw oczywiście goście przodem, więc co sądzisz o tegorocznym E3? Wydaje mi się, że było takie dosyć... nudne, niewiele było rzeczy, które mnie interesują, chociaż może to po prostu wynika z mojego gustu. Najbardziej mi się spodobało Devil May Cry 5, a tak poza tym, to sobie nic tak mnie nie porwało. W sumie też się zgodzę, w tegorocznym metrze była straszna nuda i też powiem, że Devil May Cry 5 mnie zainteresował, ale tylko dlatego, że muzyka w trailerze była zarąbista, świetna. Polecam, Devil Trigger, ktoś to sobie obczaić, to polecam. Po prostu jak tylko usłyszałem ten piosenek, to chyba na następny dzień wszyscy dzień nie słuchałem. Jeszcze z takich mniejszych wieści to jeszcze bym wpadł od The Tomb Raider. Po prostu lubię te nowe Tomb Raidery, ale nie zauważyłem tam niczego takiego nowego po prostu. Jak dla mnie więcej tego samego. No na mój gust właśnie też tam nic nie było. W sumie na te wszystkie sześć konferencji, Bethesda, tajemna firma, której nie pamiętam z nazwy. Devolver, Microsoft, Sony, Square i... chcesz to nazwać konferencją, a to jest Nintendo. Więc no, sześć było. To w sumie tylko mnie zaciekawiła Bethesda, bo ogłosili Skyrim 2, zdarzy się Tessa 6. No tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się kolejnego portu Skyrima, chociaż może już im się platformy skończyły. Znaczy, też ogłosili kolejny port Skyrima. Który wydali. No i jeszcze parę takich ciekawszych rzeczy mieli. Takich, które no, akurat mniej mnie interesują, ale pod względem słuchania, okej. Okay. Na przykład Just Cause 4... Moment, ja pomyliłem się. Moment, nie jestem pewien, czy to było na... Bo ja patrzę tutaj, jak to było dniami, a nie jestem pewien, czy to akurat było na podejście. Ale na przykład Doom, kontynuacja, Wolfenstein, z tymi starymi strzelankami się postarali. No, jeszcze dodatkowo... W sumie dwa Elder Scrolls zostały zapowiedziane. Blades, czyli mobilne, które później będzie na PC tej konsole i szóstkę, która będzie nie wiadomo kiedy, na co i gdzie. Pewnie będzie na wszystko. Pewnie będzie na wszystko i jeszcze więcej. Albo nadal będą portować Skyrima, kto wie. Nie wiadomo też, jak im wyjdzie. Co? Czy szóstka będzie tak popularna jak Skyrim? Najlepszą funkcją szóstki będzie to, że jak się znudzisz, to będziesz mógł przełączyć na Skyrima. Będziesz mógł tak wejść do jednego pokoju i tam będzie stał telewizorek, będziesz mógł grać w Skyrima w szóstce. To jest genialny pomysł. I to w sumie byłby kolejny port. No port. Ale nie, no. Przydobrze... A potem jeszcze Skyrim w Minecrafcie. O tak. Znaczy, chyba już nawet jest odwzorowany Skyrim w Minecrafcie. Ale nie jest oficjalny port, więc jeszcze się nie zgadzamy w tym wypadku. Ale no ogólnie bardzo w tym roku było nudne, czy miało być coś o Spyro, nie było nic o Spyro. Jedyne co tak naprawdę zostało potwierdzone, takiego według mnie ciekawego, dla mnie przynajmniej, to DLC do Crasha. Tego też się nie spodziewałem. Myślałem, że w tym remake'u będą same remake'owe poziomy, a tutaj nowy poziom? No ciekawe. Bo ogólnie to pomysł jest taki, że mają 5-letni plan na tego Crasha. Pewnie chcą dostać feedback od community, czy są w level designie oryginalnym, czy nie. A, może być. A będąc w temacie Crasha, jestem zaskoczony, jak mało było o trójwymiarowych platformówkach. W 2017 roku była eksplozja trójwymiarowych platformówek, A Hat in Time, Crash,
Mario, Sonic, a tutaj na tym acie nic. Zupełnie nic takich no, nowych gier. No w zasadzie gier. Bardziej tylko takie, że tak powiem, historyczne gierki. Mhm. W sensie nie historyczne, historia, starczasy i tak dalej, tylko story driven. Tylko nie wiem, jak się nazywa po polsku. Opierające oparty się na fabułę? O, oparty na fabułę, właśnie. No bo w sumie jedne z platformówek to było między innymi w takim zbiorze trailerów, to właśnie tylko o Spyro i Crashu na konferencji Sony. No i jeszcze wyszło DLC do Cupheada? A no tak. Ale to w sumie Cuphead, no dobra. Też DLC. Też platformówka i to, no dobra. W sumie Cuphead to do tego wyszło taki w sumie Cuphead Plus. Hehe. Akurat tak nawiązuje z naszego przyszłego kolejnego tematu. No, coraz więcej wiemy o tej Mani Plus. Ale to o tym jeszcze nie, ale no, w sumie skoro już tak zaczęliśmy o Mani Plus, to tak, Mania Plus wreszcie została świetny trailer. Znaczy nie w sumie świetny, bo aż tak dużo nie było w porównaniu do tego, co było w tym oryginalnej Mani, ale nadal świetnie narysowany przez oczywiście naszego tatka Hesse. Tadzia Hesse. Co sądzisz? Co sądzisz o tym? Właściwie jedyne, czego się dowiedzieliśmy, to jak się gra My Team, jak się gra Rayem. Oraz to, że poziomy w Encore Mode to będą strasznie podobne, jeśli nie identyczne, różniące się jedynie kolorami. Właśnie z tego, co mi wiadomo, to... No, dostałem potwierdzenie, że Mighty będzie miał w sumie stomp z... w sumie praktycznie z modem Sonica, który nie wiemy tylko, jak jeszcze... że niszczy jeszcze kolce. Że niszczy jeszcze kolce, który nie wiemy jeszcze tak naprawdę jak dosłownie dokładnie działa. Wiemy tylko, że robi dup i tyle. Sporo jak to będzie wykorzystywane zależy od tego, jak będzie reagował przy lądowaniu na pochylnie. Bo jeśli to pozwoli na nabranie prędkości, jak na przykład kopniak w dół, lajlak w Freedom Planet, to wtedy może być to niesamowite narzędzie. Ale jeśli po prostu lecimy się w dół, zatrzymujemy się i tyle, to będzie zupełnie bezużyteczne. No dokładnie, co najwyżej tylko do przechodzenia do ekskluzywnych dróg dla Mighty'ego, które też będą, tak od razu powiem, tak, level design. Nie wiem, czy to tylko w Encore będzie, ale prawdopodobnie też w normalnych poziomach też będzie, że Mighty i prawdopodobnie też Ray dostaną swoje ekskluzywne przejścia. Będzie to również w zwykłym trybie, co wyszło podczas wycieku wersji 1.04 na PlayStation 4. Ale właśnie o wycieku raczej bym nie chciał tak dokładnie mówić, bo to nie jest tak w 100% dokończone i tak dalej, bo w wycieku tak naprawdę tylko były palet swapy, a z tego co mi wiadomo, co mówili deweloperzy, to też będzie mały troszkę layout zmieniony. No wiadomo, gdyby to było skończone, to by to wydali. No właśnie. Bo dużo rzeczy nie zostało zaimplementowane. W sumie tylko jedna ciekawa rzecz to taka, że Metal Sonic został zmieniony, ostatnia faza i tyle w zasadzie. No nic i jeszcze przejścia między poziomami zaczęły mieć sens. No tak. Zaczęły mieć sens, zostało dodane parę fajnych referencji do niektórych gier, bardziej takich obscure. No w sumie Mighty i Ray też są takim odniesieniem. W sumie racja. Ale no, przede wszystkim tak, no ten Encore Mode, jak się właśnie dowiedzieliśmy, to będzie po prostu tak naprawdę chyba nowa historia. To samo jak było w Sonic 3 & Knuckles, historia Knucklesa, że się działa po normalnej historii, tak z tego co widzę, to może nie po Forces, nie jestem do końca pewien, nie jesteśmy do końca pewni, czy ani Forces, czy ani to się dzieje po Mani Adventures. Stawiam, że się dzieje to po Mani Adventures i po prostu w piątym odcinku zobaczymy, jak Mighty i Ray zostają uwięzieni w kapsule. Właśnie, ten filmik początkowy w Encore Mode wyciekł. Bo się okazało, że w tym wycieku również było całe Angel Island, jeden akt, taki samouczkowy, który wprowadza do mechaniki zamiany postaci. Tak, no to nawet nie jest tak naprawdę jeden akt, tylko połowa.
Angel Island, tego co było w Sonic Free & Knuckles. Samouczek tylko taki. Który też taka ciekawostka, nie była muzyka Angel Island komponowana przez T-Lopesa. Na Twitterze nie, właśnie nie. On tylko na Twitterze bodajże udzielił jakiegoś pytania, że on jedyne co robił z Angel Island to zrobił muzykę do cutscenki i tyle zrobił i jakiś inny artysta po prostu zremiksował Angel Island dla Money Plus. Ciekawe tylko kto? Było jakieś tam nazwisko podane, ale teraz nie pamiętam tak z głowy. No szkoda, ale skoro było podane, to będzie można posłuchać. Więc tak, Angel Island, to tak jeszcze z kolejnego newsa, właśnie Angel Island dostało pełnoprawny cały soundtrack, pierwszy akt bądź co bądź, ale zawsze coś, nie możemy narzekać. I zmienili trawę, na to można narzekać, że teraz trawa bardziej przypomina Green Hill niż oryginalny Angel Island. I ludzie są wściekli, afera nie z tej ziemi. Fani Sonika. Angel Island is looking a lot more like Green Hill right now. Tylko piasku brakuje. Znaczy, nie, chciałem przez chwilę powiedzieć, że jak się jeszcze nie załaduje, to jest tam piasek, ale nie, przypomniałem sobie, że nie tam było piasku. Ale no tak, no. Właśnie a propos tego leaku, właśnie był leak do update na PS4. Nikt nie wie właściwie, co się stało tak naprawdę, że po prostu została wczesna wersja Mani z dodatkiem Plus zlikowana i... Znaczy właściwie bez dodatku Plus, ale zaktualizowana do wspierania tego dodatku. Tak, zostało. Ale pewne elementy z Plusa już były zawarte. Tak, więc prawdopodobnie było wraz z tym dodatkiem Plus, ale jeszcze po prostu był problem z implementowaniem go, I guess. I dlatego na przykład nie mogliśmy grać Mighty i Rayem i w ogóle tylko część ich sprite'ów była wprowadzona. Była reklama do Plusa, więc myślę, że po prostu te DLC było wyłączone, ale pliki tam były, więc przy hakowaniu debug modem coś tam można było wyciągnąć, ale nie Mighty'ego i Raya. No dokładnie. Jedyne co można było zrobić, to grać dwoma Sonicami. Sonic and Sonic. Sonic Generations all over again. Sonic Mania to tylko Sonic jeden mógł boostować. Tylko jeden... Nie. Oboje drobnasz. Dobra, nieważne. Sonic Mania to Sonic Generations 2. Change my mind. To jest Sonic Generations 3, bo jest jeszcze Sonic Generations na 3DS-a. Ale to niby to jest ta sama gra, no to samo wyszło, mają to sam tytuł, dobra, nieważne. więc no, tak, Mania Plus, leak był, update, pogadaliśmy o tym, o tych zmianach, bo ogólnie Mania Plus to tak naprawdę aż tak dużo nie sprowadza, jak ludzie chcieliby to zrobiło. Niektórzy się napalają na to, jakby to była cała nowa gra, a tutaj tylko dwie dodatkowe postacie, zamiana dwóch postaci podczas gry, parę aktualizacji, trochę zmian w bossach, trochę zmian w filmikach oraz inne kolorki poziomów. I to w sumie tyle by było. I Angel Island. No i też prawdopodobnie jakiś nowy bonus z tego, co nam wiadomo z soundtracku, który będzie dołączony do Mani Plus w Japonii, że ma być jakiś soundtrack opierany ma być soundtrack, który ma tą samą nazwę co jeden z poziomów w Sega Sonic the Hedgehog, więc albo to jest do cutscenki z Mighty i Rayem, co nie sądzę, albo to jest nie, to było do dobra, nieważne. To było wraz z bonusem, więc to jest jakiś nowy bonus, jakiś nowy bonusowy poziom. I możliwe, że będzie opierany na Sega Sonic the Hedgehog. Byłoby w sumie fajne, jakby coś takiego wykombinowali. No taki izometryczny rzut, podobnie jak w Sonicu 3D. Ewentualnie może właśnie ucieczka przed tymi wszystkimi przeszkodami, jak to było w Sega Sonic. Może być fajnie. A Blue Sphere to podobno były w podstawowej manii tylko dlatego, że mieli zrobione do remake'u
Sony 3 Edna Cruise na telefony, ale Sega później tego nie chciała, zostało w silniku, no to uznaj, dobra, niech tam będzie. Znaczy, że nie chciała, tylko mieli problemy prawne i tak dalej, ale o tej historii wszyscy już wiedzą i nie musimy tego kolejny raz opowiadać. Więc no, to w zasadzie chyba tyle z Mania. No mówię, no, jeśli spodziewaliście się tego, że Mania po prostu będzie jakaś rewolucja, o, lepsze niż Sonic Forces, bardziej kreatywne niż Sonic Forces, nie. Mania plus to jest tylko właśnie te dwie postacie, zamiana kolorów poziomów i zmienienie trochę rzeczy w tych poziomach. I tyle, w zasadzie. Cała po prostu Mania dokończyli plus. Grę. Mania podstawowa była zrasowana, teraz mają okazję dokończyć. Właśnie, dokończyli grę, ulepszyli ją, bo może nie tyle, co była dokończona, tylko po prostu chcieli się upewnić, że to zadziała. Ja bym powiedział, że oni nie dokończyli przez brakujące filmiki. No też, też prawda, tranzycje zdecydowanie najbardziej to oddają, ale nadal jednak sądzę, że po prostu zrobili też te niektóre rzeczy, które nie były dokończone, były tylko dlatego, że chcieli to sprawdzić, jak się to uda, więc dlatego na przykład nie było w podstawowej Manii Mighty'ego i Ray'a. No i też nie wiedzieli, czy jest w ogóle sens się starać, no bo nie wiadomo, jak się sprzeda. No właśnie, Sega mówię, też no. Nie była pewna. No, a szczególnie, no. Chociaż z drugiej strony Sega mogła się przynajmniej wiedzieć o Mighty, bo no, Mighty dużo dostaje miłości z jakiegoś powodu, nie wiadomego mi czemu. I zawsze jest zaginiony. Ten sam fart od Sonic Generations. Tak. Ale oczywiście nikt nie pamięta o biednym Rayu, który jest moim mainem od dziś. Odkąd Mania wyjdzie, Ray to jest mój main. A właśnie, wspomnieliśmy o tym, jakie ruchy ma Mighty, a nie wspomnieliśmy o tym, jakie ma Ray, czyli szybowanie rodem z Mario World. Tak. Ray to będzie po prostu power-up peleryny z Mario World. Nic dodać, nic ująć praktycznie. Podobno jeszcze musieli wprowadzić trochę zmian w poziomach po to, żeby Ray nie był przegięty. Tak, bo to zdecydowanie byłoby OP, gdyby poziomy zostały w 100% takie, jakie były w Mani oryginalnej. Po prostu by sobie leciał i leciał i leciał do końca, podobnie jak granie na Krusem w Sonicu 2. Dokładnie. Bo to właśnie też jest taki błąd, że nie zrobili żadnych zmian na Krusu 2. Tak, więc co, Knuckles miał ten problem, Knuckles i Sonic, którzy właśnie nie dostosowali dokładnie poziomów dla niego, a ani bossów, zwłaszcza ostatniego. O tak, nie, DC Robo jako Knuckles to nie. Jak się wie co robić, to po prostu nuda. Dokładnie. Ale przynajmniej teraz to mam nadzieję, przynajmniej naprawiam i nie będzie tak, że będę mógł sobie na przykład Rayem przelecieć nad poziomem i elo. Chociaż to też miał pewien urok. Teraz Tailsem też dało się dosyć sporo przelecieć. No tak, i z tego co było widać po jednym z moich livestreamów, też się chyba na to natknęli, że po prostu mnie zabiło offscreen, nie wiem czemu, po prostu. Pewnie jakaś pozostałość w silniku. Tak, który jest zgliczowany bardziej niż Sonic 06. Ale nikt się o to nie czepia, bo oczywiście klasyki Genesisowe są idealne. A jakby taki modern Sonic miał problem, łoja cię panie, najgorsza gra Sonica, a weź Sonic Team, by niech to fani robią, ja pierdzielę. No i akurat teraz fani zaczęli robić, więc wymówka się skończyła. No tak, ale i tak im to można wybaczyć, bo to są fani, a nie profesjonaliści. I dodatkowo to są gry klasyczne, które zawsze miały błędy, nic nie jest perfekcyjne. Poza tym to nie są błędy, tylko feature'y, bo tak było w klasykach i to jest wierne odwzorowanie. O właśnie, a Sonic Adventure to jest zagliczowane cholerstwo, nie grajcie w to w ogóle, to jest do dupy, nie wolno w to grać. I oczywiście my tu cytujemy, tylko i tak robimy sobie żarty z ludzi, którzy tak myślą.
i są bardzo głośni. To też jest dosyć taki problem. Ale oczywiście też największym newsem w community Sonica, Sonic Toaster został ogłoszony. Jest możliwy do spreorderowania po tysiącach requestów został wreszcie dany na Sega Shop. I jeśli będzie 1000 preorderów, to Sonic Toaster trafi do masowej sprzedaży. Serio? Nawet nie wiedziałem, że ogłosili. Dobra, przerywamy nagranie, idę robić preorder, zaraz wracam. Wstaw tutaj jakąś muzyczkę do windy. Właśnie teraz tak wchodzę na ten Sega Shop, bo chcę zobaczyć, ile już jest preorderów. No serio, to akurat podczas E3, bodajże na live streamie ogłosili właśnie, że Sonic Toaster jest i nadal jest i kosztuje 35 dolców, tak jakby ktoś chciał, i obecnie jest 554 preorderów i no to już bliżej niż dalej. I 25 dni do końca tego preorderowania. Więc ogólnie, jeśli do 1000 nie dotrą ludzie, to Sonic Toaster nigdy nie trafi do masowej produkcji. Jeśli zdążą, to będzie prawdopodobnie najbardziej dziwna rzecz merchandise'u, jakiego Sonic kiedykolwiek miał. Czyli jak tak się słuchają, to muszę jest fansa na Adlift na PC-ta? No, ale to nie ta Sega, panie. Ty mówisz, że Sega of America, a portami zajmuje się Sega Europe. No tak. Tylko Yakuza portują teraz. To znaczy, no. Zero oraz Kiwami. W sumie to Yakuza już prawie skończyli chyba portować wszystkie części. A tu takiego heca i zaczną Panzer Dragoon portować. Znaczy w sumie już mają wszystkie, cały kod praktycznie z Xboxa na przykład. Może by się dało. Ewentualnie, jeśli by wrócili do serii Sonic, to może by wybrali największą, nieznaną grę w serii. Wspaniały hit, klasyk Dreamcastowy Sonic Shuffle. Ty wiesz co, naprawdę bym chciał zobaczyć Sonic Shuffle, tak między nami mówiąc. Bo albo to zrobi Sega Europe w końcu, albo to zrobi... jak to się nazywało to na telefony? Hardlight? Nie, Hardlight, tylko ta usługa, co Sega zrobiła z telefonami. Sega Forever? Tak, Sega Forever, bo mówili, że chcą Saturna i Dreamcasta przenieść. Ja czekam nadal na ten dzień, aż zobaczę Sonic Shuffle na Androida. Tylko słyszałem, że te Dreamcastowe porty to mają być porty, a nie emulatory, tak jak było w przypadku gier z Genesis. I kombinują, jak to zrobić na Unity. Unity Engine. Okej, widzę już problem tutaj, pierwszy. Problem techniczny przede wszystkim? Problem techniczny, problem silnika. No cóż, fajnie było pomarzyć jednak o tym wszystkim. Ale przynajmniej później z portami by nie mieli problemów. Zrobieniem ich, a niekoniecznie z jakością. No też prawda, chociaż w sumie z tego co wiem, to Shuffle w sumie używało prawie że tego samego silnika, co... Adventure 2, chyba tak, i w sumie nie byłoby to takie trudne, skoro... Chociaż nie, bo do wszystkich portów... Robili to ludzie od Mario Party, więc mogliby mieć problemy ze zrozumieniem tego kodu. Nawet jeśli działał na tym samym silniku, to jakieś struktury danych, tego typu rzeczy mogły być zupełnie inne. To jest prawda. Dlatego, że Sonic Shuffle, z tego co wiem od Fellow Hackers, to... jest dosyć taki skomplikowany, jeśli chodzi o właśnie pliki, więc no mógłby być problem. Chociaż nadal jednak sądzę, że Sonic Shuffle powinien dostać choć trochę miłości jako ta czarna owca Sonicowych gier Dreamcastowych. Na telefony by się nadawały. No, taka na Switcha! Aha, na Switcha! Idealna konkurencja dla Mario Party. O tak. W sumie teraz wychodzi nawet to Mario Party, więc idealnie by można było
myknąć taką konkurencję. A macie, kurde, patrzcie, Sonic Shuffle się lepiej sprzeda. W sumie biorąc pod uwagę, jaką teraz ma złą opinię Mario Party, biorąc pod uwagę przez ostatnie części, to sądzę, że nawet Sonic Shuffle miałby nawet małą szansę bardziej mieć sukcesu niż Mario Party. A jeśli by wydali za darmo z reklamami, to możliwe, że nawet więcej by zarobili. I później by się mogli chwalić, że o! Większy sukces niż Mario Party. Sega DOS, what Nintendo? Nintendo. Nie, ale to jest po prostu, nie. Nie, na serio chciałbym zobaczyć szafę w końcu. Bo będę mógł przynajmniej Let's Play zrobić bez kupowania Dreamcasta. I przynajmniej nie byłyby takie długie ekrany ładowania. Bo w oryginalnej wersji na Dreamcasta to trwało wieki. O tak, to akurat wiem dobrze o tym, że... Znaczy w sumie większość, znaczy dużo gier miało problem z ładowaniem na Dreamcastie, bo Dreamcast ogólnie miał bardzo wolny czytnik, dodatkowo głośny. Co? Tak głośny, że aż ten dźwięk bardzo charakterystyczny, takie chrupanie specyficzne. Tak, jak zepsute PS1 praktycznie. Ale tak, poza tymi wszystkimi jakże świetnymi newsami, jakim jest Sonic Toaster, i w sumie wcześniej było też ogłoszone, że Big The Cat został ogłoszony do Sonic Forces Speed Battle, więc to od razu się staje najlepsza gra mobilna ever. Jeszcze... A Froggy będzie? Froggy... Jeśli grasz Bigiem bodajże, to Froggy czeka tuż przy Rubinie Iluzji. A. I najlepsza gra. I dla tych, co krzyczą w ekrany o pewnej grze, o której pewnie chcą, żeby pokazać, specjalnie to przeciągam, żeby to było na koniec. I zostało niedawno, też chyba na, znaczy w trakcie E3, zostało wreszcie Big's Big Fishing Adventure Free wróciło do życia. Zostało nam pokazane animowane intro gry. Nie widziałem, przyznam się, nie widziałem. Goddammit, to trochę mi... To trochę mi... Za dużo wieści na raz. Utrudnia sprawę. W każdym razie pokazuje to tak naprawdę, na czym polega gra. Czyli co się działo z Bigiem podczas wydarzeń Sonic Adventure 2. Co tak naprawdę oryginalna gra, znaczy demo, w sumie niezbyt to dobrze pokazywało, bo mieliśmy oczywiście... byliśmy na Ark, byliśmy w Station Square i w sumie nikt nie wiedział, o co chodzi. Skoro to miało się dziać w Sonic... Uniwersum Sonic Adventure 2, to dlaczego w ogóle byliśmy w Station Square? Ale no tak. Te trial sprawiało wrażenie, jakby to była taka oddzielna historia. No tak, nawet to bodajże powiedzieli, że to jest kompletnie oddzielna historia. Chociaż też chociaż pełna wersja też będzie się w pewnym stopniu skupiała na stworzeniu gry przez Biga. Nie. Aż mi się przypomniał ostatni odcinek Sonic Boom. W drugim sezonie. Ostatnie dwa. Jak Eggman chciał zrobić grę. O, tak. Znaczy w sumie tylko w tym jednym chciał... Nie. Nie, przez cały odcinek, no tak. W pierwszym chciał... Przez cały, tylko ten odcinek był z dwóch części. W pierwszym chciał, a w drugim się okazało, że wszystko zostało stracone. Dobra, już pamiętam. Dawno oglądałem Sonic Boom. Ale prawdopodobnie nie będzie trzeciego sezonu, bo nie zapowiada się na kolejną grę, więc by nie mieli co sprzedawać. No... A seriale telewizyjne zarabiają na różnym merchandise. Chociaż z drugiej strony sezon drugi, z tego co wiem, bardzo dobre miał oglądalności, więc może jeszcze Sega da mu ostatnią szansę z tym sezonem trzecim, nie sądzę, ale jest mała szansa na to. Tylko widzisz, Sonic Boom Fire and Ice też zostało dosyć ciepło przyjęte wśród tych 5 ludzi, co to kupili. Ale zawsze to jest dla tych 5 ludzi, ale no tak, sądzę, że jednak Boom nie było na tyle po prostu opłacalne. Chociaż nadal w większości jeszcze nadal reklamują Boom Sonica wraz z Classic i Modern Soniciem, to jednak coraz już mniej go widać. Więc... Ja Boom umiera. Powolutku. Tak, po prostu chcą, aby ludzie o Boom zapomnieli jak najszybciej. No to tak w ogólnym rozrachunku, to dla Segi to cały ten projekt Boom był stratny. To teraz ciekawe, co będzie z tym filmem.
Zwłaszcza, że zapowiedzieli taki ogólny zarys fabuły, że jednym z głównych bohaterów będzie człowiek-policjant, a Sonic będzie młodym delikwentem, który akurat będzie potrzebował przyjaciela. Znaczy, o właśnie, z tym filmem, to też właśnie dobrze, że poruszyłeś o tym, bo ja kompletnie zapomniałem, może coś o tym filmie znowu powiedzieli. Ja osobiście to tak sobie tłumaczę, bo oczywiście pod tymi komentarzami o właśnie tej fabule z filmem było oczywiście, ale po co mu przyjaciel? Ma Tailsa, ma Amy, ma Knucklesa. What the fuck, Sega, co wy robicie, kurde bele? Ja to sobie tak tłumaczę, że albo to będzie przed wydarzeniami w ogóle z, nie wiem, Sonica 1, chociaż to jest takie bardzo rozciągnięte. Ja nie jestem pewien, bo to sporo zależy od tego, czy będą chcieli robić klasycznego Sonica, czy współczesnego. Nie, no raczej... Jeśli by chcieli klasycznego, no to mógłbym w to uwierzyć. Ale biorąc pod uwagę, że podobno Chaos był wciśnięty do Forces tylko dlatego, że miało to mieć odniesienie do filmu, bo tam Chaos miał być głównym potworem miesiąca. Więc myślę, że to bardziej będzie współczesny Sonic, jest taki... Znaczy, Misz ma zupełnie coś nowego. Znaczy tak, ja po prostu tak, taką rzuciłem myśl, że albo to będzie właśnie przed Sonicem 1, kiedy faktycznie nikogo nie znał, co jest właśnie mało prawdopodobne, albo coś, nie wiadomo co, się stanie i wszyscy się po prostu odwrócą od Sonica. I to mi się najbardziej takie bardzo prawdopodobnie stanie, że możliwe, że to będzie... Bo też z tej samej plotki, o którą ty praktycznie cytowałeś, było o tym, że właśnie gra się opiera na Adventure, więc to może tak trochę zahaczać o wątek Shadowa z SA2, że po prostu wszyscy go mylili z Sonikiem i po prostu może tak się zdarzy, że wszyscy po prostu pomyślą, że Sonic to jest ten zły. Nawet Tails, chyba nawet Amy. Za dużo. I po prostu... Wątpię, że przeciągną jeszcze do Adventure 2. Może będą ciągnąć Adventure 1, ale z dwójki wątpię, raczej by to zostawili sobie na dwójkę. No bo... Jeśli by właśnie nie tak sądzę, ale może, po prostu sądzę, że coś w tym ala... coś właśnie z wątkiem ala Shadow z SA2 byłoby, żeby właśnie coś do takiego się stanu doprowadzić, żeby Sonic nie miał nikogo dosłownie. Ale myślę, że po prostu chodzi o to, że Sonic to był taki łobuziak, zagrożenie w ogóle dla całej cywilizacji. Taki wandal, lui w ogóle. I dlatego nikt go nie lubi. Sądzę, że aż tak by tego nie zrobili, bo to by była kompletna kompletna dezinterpretacja postaci, jaką jest Sonic. A w tym bardziej, jaką jest Modern Sonic. Obecnie z Rogerem i tak dalej. Tylko wiesz, jeśli zajmują się tym ludzie, którzy po prostu chcą wycisnąć, że jest Sonic i zamiast tego zrobić sobie jakiś inny film, tylko dlatego, że o badaniach statystycznych wyszło, że taki coś się sprzedaje, że tak trafimy do takiej grupy odbiorców i tak dalej, no to mogą zupełnie przerobić jego osobowość. Nie liczyłbym, że to będzie wierne. Zwłaszcza po tych plotkach z tym policjantem jako główną postać. To znaczy, nie pierwszy raz widzimy, jak Sonic ma przyjaźń z ludzką postacią, z ludzkiego świata. Dokładnie mówiąc, będziemy to widzieli już trzeci raz. Więc... Dla mnie to nie jest dziwne, no raczej po tym, jak powiedzieli, że to będzie hybryda, to po prostu można się było domyśleć, że po prostu będzie jakaś relacja jakiegoś człowieka z Sonikiem. I sądzę, że Tom... To ja się tego spodziewałem. Ale akurat dobrze, że to jest policjant. Przynajmniej ktoś, kto będzie miał takie odniesienie do tej całej akcji. A nie jakieś osobiste problemy miłosne z pracą, z dzieciakami, tego typu rzeczy. Właśnie. Eggman będzie problemem. Nasz policjant tak ogólnie się nazywa Tom w filmie. Jeszcze została jakaś aktorka wzięta. Nie wiemy, jaką ma rolę jeszcze, ale wiem po prostu, że została wzięta właśnie do roli Toma ktoś został wzięty i do roli jakiejś kobiety został ktoś wzięty, więc... No, tyle na razie wiemy, kto będzie tam grał. Nawet jeszcze nie wiemy, czy aktorzy z gier będą. Mnie jedynie ciekawi, kto będzie grał Eggmana. Właśnie, ja jestem bardzo zaciekawiony, co zrobią z Eggmanem. Czy on będzie grany przez człowieka, czy go zrobią CGI? Jestem pewien, że będzie nagrywany przez aktora. Zbytnie się by się wyrównia, jakby było CGI. Ewentualnie może by zrobili jakieś bardzo realistyczne CGI.
ale wątpię, żeby im się chciało. Tak, ogólnie to ja zapowiadam, uwaga, upodobniam Eggmana do tego, który był w Sonic 06. Bo on był najbardziej ludzko proporcjonalny. Albo do tego z fanowskiego filmu. Nie, nawet nie przypominaj mi o tym Eggmanie, nie. To był zły wybór. Nie podobały ci się te malutkie wąsiki? Nie podobał mi się cały ten film, zacznijmy od tego. Nudny był, nie? Nie tyle co nudny, ale był po prostu brzydki kompletnie i taki amatorsko to wyglądało. Od studia, które w sumie dało dużo takich wyglądających bardziej tak profesjonalnie w filmie, to ten film Sonica po prostu im się giełdał kompletnie. Nic dziwnego, że przerwali gdzieś tak po paru minutach, nie chciało im się dalej robić i wypuścili co mieli. Od samego po prostu wyglądu Sonica aż po animację wszystkiego, to było po prostu do dupy. Jak wtedy ludzie narzekali na palce na Knucklesa. A potem wyszło boom i ludzie się uspokoili. A czy tam był Knuckles? Był, na samym końcu była taka scenka, gdzie widać było na Knucklesa z tyłu w Green Hill i było widać jego palce. O Jezu, to ja tego nie widziałem. Na samym końcu. Może już tak byłem znudzony, że włączyłem w połowie filmu. I słusznie. Ale nie ludzie, to od razu wam mówię, nie oglądajcie tego fanowskiego filmu. Zaczekajcie może lepiej na pełnoprawny produkt. Nie powiem, że będzie, nie mogę zagwarantować, że będzie wam się podobał, ale mogę zagwarantować, że będzie przynajmniej dużo lepszy od tego fanowskiego. Ja na pewno go obejrzę. Nawet jeśli nie będzie mi się podobał, to chociaż będę miał na co narzekać. Właśnie, ja jestem w sumie bardzo pozytywnie do tego filmu nastawiony, jeszcze. Ja czuję się w sumie z tym jako jeden tak naprawdę ostatnio, ale no... sądzę, że ten film właśnie będzie taki okej. Co w najgorszym wypadku będzie okej. Mnie to trochę rozczarowuje, że film będzie odbiegał od gier, bo ostatnio Sonic zaczął budować takie Extended Universe. Maya Adventures, kanoniczne kreskówki, te komiksy od Sonic Forces, zgodne z grami, chyba kanoniczne, te komiksy od IDW kontynuują Forces. Właściwie to tylko ten film tak się wyróżnia na tle tego, co mogłoby być kanoniczne. Uwaga, Adventures Sonic będzie w następnej grze. I to będzie jego backstory. Film. Ja wam to mówię. W następnej grze będzie, pojawi się Adventure Sonic, dlatego jak fani Adventure teraz się czują okropnie, że jako jedyni nie dostają żadnej miłości. Czyli co? Kolejne wciśnięcie paru Soników w jednej grze na raz? Tak. Ja wam to wszystkim mówię. I to nagle tak będzie tak, tak nie wiem, Sonic Generations 2 i takie Adventure Sonic. Takie... Ale ja tylko żartowałem, Sega, kurde! No wiesz, oni się mnie posłuchali z własną postacią. No i... Jestem winny. No i w sumie i sądzę, że własna postać to akurat był bardzo dobry ruch. Powiedziałbym, że nawet strzał w dziesiątkę w takiej serii jak Sonic. I wykonanie było znakomite. Znaczy, do... Że ta postać jest... Można sobie takie własne uczucia w nią wkleić, ale jednocześnie ma taką historię, która ma odniesienie do fabuły. Znaczy, co do wykonania, to bym tak nie do końca powiedział. Na przykład, dlaczego nie mogę mieć koszulki i paska jednocześnie, tylko zajmuję ten sam slot. Ale... No to rzeczywiście. Ale no, można jeszcze by nad tym popracować, ale no wiadomo, po raz pierwszy w sumie Sega robiła, znaczy Sega, Sonic im robiła customizowalną postać, więc... jak na początek, to sądzę, że nawet bardzo dobrze to zrobili. Co najwyżej... Biorąc pod uwagę popularność, pewnie to przejdzie do kolejnej części. Tak. A najbardziej by to pasowało w nas przy następnym temacie, czyli... Team Sonic Racing! No w końcu, ciekawiło mnie, ile będzie pociągał. Szczerze, już nie miałem żadnych newsów nawet do tego, co by jeszcze tu przyciągać. No dobra, no to co można wyciągnąć z tytułu? Team, czyli ścigamy się drużynowo, Sonic, tym razem to nie jest All Stars, tylko sam Sonic i postacie z Sonica, i Racing, jest to ścigałka od Sumo Digital.
Tak, czyli dokładnie. Tych od All-Stars Racing. I od razu powiem, tak, myliłem się, mówiłem, że to jednak nie będzie od Sumo Digital, jednak to jest. Przepraszam bardzo za mój błąd. Przyznaję się do błędu. Mam nadzieję, że mi wszyscy wybaczycie. Albo mnie ukrzyżujecie. To... Każda opcja jest dobra. I guess. Jedno drugiego nie wyklucza. Jedno drugiego nie wyklucza. Też prawda. A więc tak, najpierw zaczęło się oczywiście od Top Secret 3-4 miesiące temu, coś w tym stylu. I było widać samochód. I było widać samochód, dosyć bardzo realistyczny. A dziś jesteśmy tutaj po teaserze tytułu, znaczy po teaserze, po trailerze tytułu i trailerze pełnoprawnym ze 3, który... I gameplayu. I kilkunastu gameplayach. I po zlikowanym gameplayu, bo też się zdarzył przed E3. Oj, dużo tego było. I w tym gameplayu mieliśmy wyścig, w którym Team Sonic walczyło z Team Dark i jednocześnie parę drużyn ekpaunów było wciśniętych, nie wiadomo po co. Znaczy zakładam, że pewnie to jest albo na potrzeby tego, że o, nie pokażemy wszystkich postaci naraz, od razu, albo to jest dlatego, że... jak w Sonic Riders, bo ja od razu też powiem, żeby to tak zwęzić trochę, że Team Sonic Racing również będzie miał story mode, gdzie się dowiemy, dlaczego Sonic is in a car. I dlaczego znowu Planet Twisted jest zabudowane? Tak, i dlaczego na box arcie jest jakiś dziwny mors w tym w Eggmanowskim Eggmobilu. Ala Eggmobilu. Nie wiadomo, czy Eggman się nie przebrał, jak to było na przykład w Freeriders. Tak, bo jego przebranie było znakomite. Tak. A później ludzie byliby zaskoczeni, że to tak naprawdę nie Eggman. Tylko Eggman, mega! Tak, to był, nie, jak się nazywa? Orwo. Tak się nazywał ten gościu, ten... brat, znaczy nie brat, stworzenie Eggmana z innego wymiaru. Orwa się nazywa. Czy nie? Mówisz tutaj o Boomie? Tak. Morfo. Morfo, właśnie, kurde. Ale Steve. Steve Eggman. Steve. Okej, teraz już nie, teraz nie... Bo nazywał się Morfo, ale wszyscy mówią na niego Steve. No ten brat Eggmana. Z Booma. No to ja wiem, ale jestem prawie pewien, że wszyscy na niego Morfo mówili później. Nie, cały czas Steve. Tylko on sam nalegał, że on jest Morfo. Nie. Ale i tak Steve się przyjęło. Nie, no na przykład w tym przedostatnim odcinku. Nie. Jak Sonic został wysłany do innego wymiaru i. Morfo miał tego zająć miejsce Sonika, to Amy go nazwała Morfo. Mi się wydawało, że Steve. Dobra, wróćmy może do tematu Team Sonic Racing. Dokładnie, nie wspominajmy o Boomie, bo jak już powiedzieliśmy, to wymiera. więc tak, jak już wspomniałem, tak, Team Sonic Racing ma story mode i właśnie przez to sądzę, że prawdopodobnie to będzie jakiś turniej a la to, co było Crash Team Racing, tak o ironio, z nazwą, że po prostu postacie tam z uniwersum Crasha musiały ścigać się ze sobą, żeby pokonać głównego złego i z jakiegoś powodu sądzę, że może to być bardzo podobnie. I z jakiegoś powodu wykorzystujemy wispy poprzez rozjeżdżanie ich, a potem strzelanie nimi, używanie jako takie typowe znajdźki, ewentualnie można też przekazać swoim towarzyszom. Tak, bo jak sama nazwa wskazuje, Team Sonic Racing bardzo jest podobny do Sonic Heroes, gdzie bardzo po prostu współpracujemy ze swoimi towarzyszami. I w sumie Sonic Heroes jest tu, że tak powiem, perfekcyjnym porównaniem, bo mamy nawet dwa te same teamy, co były w Sonic Heroes i... Nawet są trzy różne klasy postaci. Szybcy, techniczni oraz silni. Tak, czyli z tego, co prawie, że to samo co z Sonic Heroes, tylko że tam była zamiast technika było latanie. I czyli w sumie też niemal to samo co w serii Riders.
Tam też był taki podział na klasy. I w Sonic Runners. Trip Sonic Runners. Ale jest przynajmniej Runners Adventure, które ludzie mówią, że jest takie sobie, więc nie wiem, czy to jest pocieszenie. Ale dobra, nieważne. Więc tak, Team Sonic Racing. Na razie mam potwierdzone właśnie dwa teamy, Team Sonic i Team Dark, które w sumie po raz pierwszy od paru dobrych lat powracają. Rouge chyba była w tym nas. Nie. Tak, Rouge i Omega powracają jako grywalne postacie. Chyba nie byli w serii All Stars. Omega na pewno nie, co do Rouge. Chyba też nie. No trochę. Znaczy, chyba Omega był w jakimś tam i Rouge byli co najwyżej ostatnio w jakimś Mario & Sonic. No, tam na pewno byli. Ale w każdym razie. Pamiętam, mądziarze, bo no. Dodawałem w swoim let's playu do Sonic Forces scenkę z tej olimpiady i tam było, że Omega został naprawiony przez Donkey Konga. Więc na pewno Omega był. No tak. Na olimpiadach. Ale w każdym razie Omega dawno nie był grywalny, przynajmniej, a już tym bardziej w głównej serii Sonica, gdzie był tylko raz grywalny. Tak samo jak Rouge, gdzie... Moment. Co? Sonic 06 i Heroes. Dobra, dwa. Dwa razy był grywalny. Dobra, trochę mi się pomyliło. Sonic Chronicles? Dobra, Jezu, nie poprawiaj mnie, okej? No dobra. Control!